I wish that I could see what the hell is wrong with me, but I don't. Now I'm getting there, but it's getting so hard. I guess I should have known the way to let it go, but I don't. Now I'm getting there and it's breaking your heart. Cześć, Magda, Bartek. Witajcie w naszym świecie. Pomyśleliśmy sobie, że ten odcinek będzie wyjątkowy, dlatego że jesteśmy w szczęśliwej trzynastce i już mamy 12 filmów za nami. Powiem wam, że coś takiego się pojawiło w naszych przemyśleniach, że ten cotygodniowy kontakt z wami jest takim naszym pamiętnikiem codzienności. Ale jest, słuchajcie, dla nas również pewnego rodzaju wyzwaniem, bo nie ukrywam, że my tak naprawdę zastanawiamy się przez kolejny tydzień, jaki temat przygotować wam w kolejnym vlogu, żeby to wszystko było interesujące. Dla was, dla tych osób, które nas oglądają. Oraz również to, że to nas mobilizuje do dokumentacji w sumie naszej codzienności, naszych podróży, naszych pasji, co jest naprawdę niezwykłe. Dlatego szczęśliwą trzynastkę chcemy potraktować trochę wspomnieniowo. I w sumie wybierzemy się w taką podróż. Do przeszłości. Do przeszłości, siedząc na kanapie. Tak. Myślę sobie, że to będzie odcinek pod tytułem Poznaj mnie w podróży. O, super. Tak brzmi. Poetycko. Poetycko. Poznaj mnie w podróży. Okay. To 13 odcinek naszego vloga. Poczekaj, bo rozwinięcie tego tematu to jest takie, że jeżeli chcesz kogoś poznać, zabierz go albo ją w podróż. Więc jesteście gotowi? Startujemy. Pandemia trochę nam pokrzyżowała plany. Wiele z naszych, powiedziałabym, marzeń obecnie nie mogło się zrealizować, musiały one zostać odłożone, ale też, no nie ukrywamy, no po prostu rzeczywistość sprawiła, że ani ja nie mogłam grać, bo teatry pozamykane, ani Bartek nie mógł podróżować. I tak sobie, słuchajcie, pomyśleliśmy, że najlepszą opcją będzie teraz po prostu powrócić sobie wspomnieniami, a jednocześnie też przejrzeć te materiały filmowe, które zostały zrealizowane podczas naszych wspólnych podróży, które już się odbyły, które jednocześnie nas też w jakiś sposób połączyły, w których mogliśmy się bliżej poznać. Od tych dobrych i tych złych stron. A podróże mają coś takiego magicznego w sobie, że otwierają nas. I mam wrażenie, że w podróżowaniu nie da się grać, nie da się zakładać jakichś masek na twarz, udawać kogoś innego, bo podróże dają nam takich mnóstwo pozytywnych bodźców. Gdzieś na przykład jest się parą, to mam wrażenie, że dają szansę lepiej się poznać. Właśnie od tej takiej prawdziwej strony. No wymagają współpracy, konfrontacji, właśnie. Wymagają... Rozmów, to też jest bardzo ważne. Podejmowania wspólnych decyzji dotyczących planów, podróżowania po danym miejscu. Dlatego pomyśleliśmy sobie właśnie, że pokażemy wam nasze ulubione miejsca, w których byliśmy razem. I tak myślimy sobie, ale jakbyśmy wtedy prowadzili już vloga, to byście zobaczyli tyle fantastycznych miejsc, że no nic. Materiałów jest sporo, więc naprawdę z tego byłaby konkretna dawka, ale myślę, że teraz będzie ta okazja pochwalić się trochę. Pochwalić, ale też pokazać, może zainspirować was do tego, żebyście zabrali ją albo jego na jakąś wyprawę. Pamiętasz, nasza numer pierwsza... jeden to tak. Były wyprawa w Tatry. Tak, to były te słynne Tatry. To był Sylwester. Tak, to był Sylwester. To był 31 grudnia. 30 grudnia Madzia miała premierę. Tak, ja miałam 30 grudnia premierę spektaklu Hollywood w Teatrze Warszawy i w nocy przetransportowałeś mnie do Zakopanego. Z 30 na 31, tak? Tak, więc dosyć było to emocjonalne, byłam wykończona, bardzo zmęczona, a 1 o 6 była pobudka i wejście w zimę na
Halę gąsienicową? Tak jest, hala gąsienicowa. Dalej poszliśmy sobie na czarny staw gąsienicowy. Idąc na szczyt, cały czas zastanawiałam się, co ja tu robię, ale widoki były warte tego i można powiedzieć, że naprawdę odpoczęłam wbrew pozorom, bo oczywiście był to bardzo duży wysiłek, ale mi się wydaje, że takie wyzwanie, które mi postawiłeś, też mnie zmobilizowało, że ja jestem taką osobą, która się nie poddaje, tylko walczy i też nas na pewno to w jakiś sposób no sprawdziło. Takim najważniejszym punktem tej wyprawy, pamiętasz, był ten moment, jak doszliśmy do tego naszego punktu, czyli do czarnego stawu gąsienicowego i Madzia nie wiedziała, że tak naprawdę stoi na tym stawie zamarzniętej płycie stawu gąsienicowego i Magda się pyta, gdzie jest ten staw? Ja mówię, właśnie na nim stoisz. Więc to było konkretne. Kolejną naszą wyprawą, która była chyba moim marzeniem większym, to była wyprawa na Grand Canyon w Arizonie. I pamiętam, że to było niezwykłe, jak zmienialiśmy trochę strefy klimatyczne, kiedy przejeżdżaliśmy z Kalifornii po prostu i nagle spotkaliśmy taką ścianę po prostu deszczu. Burzy. I naprawdę to było niezwykłe, ale jak ja zobaczyłam ten ogromny po prostu widok i tę przepaść, tę przestrzeń, to muszę powiedzieć, że po prostu się popłakałam, jak to zobaczyłam. Więc polecam Wam bardzo, jeżeli byście mieli okazję zobaczyć właśnie Grand Canyon, to bardzo Wam polecam. I to było chyba moje numer jeden takie podróżnicze marzenie. My oczywiście, słuchajcie, będąc tam, jeszcze sobie to troszkę ubarwiliśmy, bo między innymi, pamiętasz, na wschodzie słońca zjedliśmy sobie śniadanie, przygotowaliśmy się i rozłożyliśmy sobie koc i podziwialiśmy ten spektakl kolorów, który tam się pojawiał właśnie na wschodzie słońca. W ogóle fantastyczna chwila. I my sobie zajadaliśmy śniadanie i mieliśmy wrażenie, że w ogóle jesteśmy w jakimś, nie wiem, nieziemskim kinie, gdzie to wszystko się działo. Trzeba było wstać o 3 w nocy. Tak. Trzecia w nocy dojazd tam, ale też pamiętasz tą chwilę, kiedy ja oczywiście wpadłem w totalny amok filmowania na GoPro i pamiętam Magdy właśnie minę, kiedy mnie zobaczyła, tylko powiedziała, dobra, daj mi kluczyki od samochodu. Daj mi tylko kluczyki, to znaczy jak spadniesz, no to dobra, no to spadniesz, no ale kluczyki ja nie wiem jak wrócić. Nie dało się, trzeba było, słuchajcie, zrealizować filmik, zresztą zobaczycie tutaj na macie. O, właśnie to jest ten moment. Było mi gorąco. Ja nie chcę tego oglądać. To była ta chwila, słuchajcie, kiedy właśnie widzisz tą przestrzeń i masz GoPro w ręku i zaczynasz kombinować, żeby to ujęcie było jak najbardziej dynamiczne i oddające to wszystko, co tam się dzieje. No dla takich chwil warto żyć. Kolejna, słuchajcie, nasza wyprawa, która się odbyła, to była wyprawa do Barcelony. Ja nigdy w Barcelonie nie byłem. Ty już miałaś okazję tam być. Tak, to jest jedno z moich ulubionych miast europejskich, dlatego że jest bardzo artystyczne przez jednego z moich ulubionych artystów, czyli Gaudiego. I uważam, że to jest must have, must see, jeżeli chodzi o sztukę, która jest w Europie. Natomiast na mnie największe wrażenie zrobiła Sagrada Familia. A w szczególności ten moment, kiedy weszliśmy do środka, i kiedy nagle słońce zaczęło się przebijać przez te witraże i ta barwa, ten kolor po jednej stronie nawiązujący do takich zimnych właśnie kolorów, niebieski, fiolet, a po drugiej stronie znowuż ciepłe kolory, pomarańcz, róż, czerwony. To było naprawdę coś fantastycznego i wtedy właśnie ten kościół wewnątrz, na tej bieli tworzą się te fantastyczne barwy. W razie zapomniałeś powiedzieć o tym, że znalazłeś taki fajny hotel, który tak, był... Tak, który był nad piekarnią. To był piekarnią. Hotel, tak. Znaczy, fantastyczne miejsce. Piekarnia była w hotelu. Piekarnia była w hotelu, tak jest, na dole przy recepcji była piekarnia, w której na co dzień w Hiszpanii kupowali świeże croissanty. I ten zapach w ogóle tej piekarni już od wczesnych godzin porannych, o 4-5 nad ranem po prostu unosił się na cały hotel i trafiał również do pokoju, więc no nie było wyjścia, trzeba było iść. Trzeba było iść i jeść te
bułki, bagietki i inne wypieki. Ale wiecie, to jest w ogóle fantastyczny pomysł, połączyć piekarnię z hotelem jednocześnie. Tak, było bardzo fajnie. Fajne miejsce. Kolejną wyprawą jest wyprawa do Grecji. I to była twoja druga wyprawa tam? Do Grecji moja druga, tak. Do Aten. Do Aten, a moja pierwsza, jeszcze nigdy nie byłam i muszę wam powiedzieć, że jako maturzystka i powiedziałabym ogromna miłośniczka historii sztuki, która miała na ścianach wywieszone wszystkie reprodukcje i po prostu wszystkie kolumny, to ogarniało mnie ogromne wzruszenie będąc tam, szczególnie na Akropolu, kiedy na własne oczy mogłam zobaczyć właśnie to, o czym się uczyłam, tą wiedzę, którą przyswajałam i którą znałam z reprodukcji, z książek, po prostu jak mogłam zobaczyć na własne oczy, naprawdę było niezapomniane. I też wydaje mi się, jak tam szliśmy, ten pusty teatr Dionizosa stał się bardzo obecnie w tym czasie dla mnie metaforycznym widokiem. Ważne miejsce. Ja z tej podróży zapamiętałem ten moment, kiedy pamiętasz, pojechaliśmy do świątyni Posejdona. Piękne miejsce, położone na takiej skarpie, ze wszystkich stron tak naprawdę odkryte, więc jeśli chodzi o wiatr, w szczególności ten wiatr od morza, no czasami trzeba było uważać, żeby nie spać właśnie gdzieś w przepaść, ale te zachody słońca właśnie tam, w tym miejscu. Chyba za bardzo odpływasz. Za bardzo? No jaką przepaść? No tam była przepaść. No jaka przepaść? Nie pamiętasz? Nie. Tam była przepaść nawet dwa razy. Nawet pamiętasz, jak tańczyliśmy? Nie. Jak szliśmy i tak wiatr mocno wiał? Nie. To zobaczcie na filmie. A, tam. No widzisz, już wiesz, o co chodzi. Nie, bo ty mnie wyprowadziłeś w jakieś pole do przepaści. Zgadza się. Ale tak jak się chodzi normalnie, to nie ma przepaści. Tylko jak idziesz sobie na nielegalu gdzieś tam. No zgadza się, ale na nielegalu fajnie chodzić, bo słuchajcie, wtedy można zobaczyć naprawdę fajne miejsca. Poczekaliśmy tam do samego końca dnia, tak naprawdę do zachodu słońca. Zresztą, jak widzicie, te chwile tam spędzone należały do naprawdę fajnych chwil. Niedużo turystów, to też powodowało, że można było tam odpocząć i naprawdę poczuć ten klimat Grecji. Dzień zakochanych już blisko. Zapewne szukacie jakiś pomysł na spędzenie tego czasu. Znaleźliśmy taki sposób po prostu naszych wspomnień z naszych wyjazdów. To fajne chwile i powiem wam, że tak wewnętrznie robi się od razu ciepło. No, o, dziękuję bardzo. I najlepsze, słuchajcie, jest to, że z Madzią stwierdziliśmy, że jeszcze chyba powstanie jeden odcinek naszych takich wspomnień z podróży, bo nie zaprezentowaliśmy Toskanii, a tego materiału z Toskanii jest bardzo dużo. Więc szkoda było go wycinać i dawać tylko skrawek, więc myślę, że może za rok? Tak, koniecznie musi powstać część numer dwa, akurat tego odcinka, Celowe życie, a wam chcielibyśmy życzyć wesołych walentynek i podróży poznawczych. Tajemniczo trochę. Tak jest. Podróżujcie, kochajcie się, bo to jest najważniejsze, w szczególności teraz, kiedy panuje pandemia. Thank you.